oszustwa utracalników. Wypadliście z łaski. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Oto ja, Paweł, powiadam wam, jeśli się dacie obrzezać, Chrystus wam nic nie pomoże. A oświadczam raz jeszcze każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że powinien cały zakon wypełnić. Odłączyliście się od Chrystusa, wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia. Wypadliście z łaski, albowiem my w duchu oczekujemy spełnienia się nadziei, usprawiedliwienia z wiary, bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. Biegliście dobrze, któż wam przeszkodził być posłusznymi prawdzie? Wypadliście z łaski nie znaczy straciliście zbawienie, a oznacza wypadliście z łaski. Oszustwa utracalników. Wypadliście z łaski. Legalizm oznacza odrzucenie Chrystusa jako jedynej nadziei uzyskania sprawiedliwości, czyli praktycznego chodzenia w sprawiedliwości. Wiersz ten wzbudził istotną dyskusję i proponowano wiele możliwych interpretacji, które można ogólnie podzielić na trzy grupy. Wiele osób, po pierwsze, uznaje, że Paweł naucza, że możliwe jest, by być prawdziwie zbawionym, popaść w grzech, odpaść od łaski Bożej i zostać na wieki zgubionym. Pogląd ten jest znany pod pojęciem doktryny o odpadnięciu. To, że jest najbardziej powszechny, to już powinno budzić nasze podejrzenie, że jest fałszywy. Nigdy większość nie ma racji. Wierzymy, że interpretacja ta oparta jest na słabych przesłankach. Istnieją ku temu dwa argumenty, których nie da się odeprzeć. Pierwszy, werset ten nie mówi o zbawionych, którzy popadli w grzech. Właściwie nie ma nawet mowy o grzechu. Ten werset opisuje ludzi, którzy żyją moralnym, porządnym życiem i mają nadzieję dzięki temu uzyskać zbawienie. Zatem werset ten dla zwolenników doktryny o odpadnięciu działa jak bumerang. Nauczają, że aby być zbawionym, chrześcijanin musi przestrzegać zakonu, przestrzegać prawa, żyć doskonałym życiem i nie grzeszyć. Jednak pismo naucza, że każdy, kto szuka usprawiedliwienia przez uczynki prawa, czyli zakonu, bądź własne wysiłki, odpada od łaski. Po drugie, ta interpretacja zaprzecza całemu niezmiennemu świadectwu Nowego Testamentu, które mówi, że każdy wierzący w Pana Jezusa Chrystusa jest na zawsze zbawiony, że żadne z owiec nie zaginie i że zbawienie całkowicie zależne jest od dokończonego dzieła Zbawiciela, a nie od kiepskich ludzkich wysiłków. Mówi o tym m.in. Jana 3, rozdział 16, werset. Jana 3, 16. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jana 3,36. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, ale kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży zostaje na nim. Jana 5,24. Zatem
Zaprawdę powiadam wam, kto słucha mego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie potępiony, ale przeszedł ze śmierci do życia. Jana 6,47. Zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Jana 10,28. A ja daję im życie wieczne i nigdy nie zginą, ani nikt nie wydrze ich z mojej ręki. Druga interpretacja tego wersetu uznaje, że dotyczy on tych, którzy raz byli zbawieni przez wiarę w Pana Jezusa, lecz później, by zachować swe zbawienie bądź osiągnąć świętość, poddali się prawu, poddali się zakonowi. Inaczej mówiąc, zostali zbawieni przez łaskę, ale chcą utrzymać zbawienie przez prawo. W takim przypadku odpadnięcie od łaski jest, jak to ujął Filip Mauro, odwróceniem się od Bożej drogi doskonalenia świętych poprzez pracę, jaką wykonuje w nich duch, do zewnętrznych obrzędów i ceremonii, które mogą obchodzić zarówno cieleśni ludzie, jak i święci. Powyższy punkt widzenia nie jest biblijny, ponieważ ten werset nie opisuje chrześcijan, którzy szukają świętości bądź uświęcenia, a raczej niewierzących, którzy szukają usprawiedliwienia w oparciu o przestrzeganie prawa. Zwróćmy uwagę na kolejność słów: wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia. Po drugie, wyjaśnienie tego wersetu sugeruje możliwość, by zbawieni ludzie zostali odłączeni od Chrystusa, a to nie zgadza się z właściwym zrozumieniem Bożej łaski. Trzecia interpretacja uznaje, że Paweł mówi o ludziach, którzy wyznają, że są chrześcijanami, ale nie są naprawdę zbawieni. Szukają usprawiedliwienia w przestrzeganiu prawa. Apostoł zwraca się do nich, mówiąc im, że nie mogą mieć dwóch zbawców i muszą wybrać albo Chrystusa, albo prawo. Jeśli wybiorą prawo, to zostaną odłączeni od Chrystusa i jedynej nadziei uzyskania usprawiedliwienia. Wypadli z łaski. Hogg i Wine wyraźnie mówią: dla człowieka Chrystus musi być albo wszystkim, albo niczym, gdyż on nie uznaje ograniczonego zaufania ani aliansów. Chrześcijaninem jest ten, kto jest usprawiedliwiony przez łaskę Pana Jezusa Chrystusa. Ten, kto szuka usprawiedliwienia w uczynkach prawa, nie jest chrześcijaninem. Apostoł ukazuje, że nadzieja prawdziwie wierzących jest daleka od tej, którą mają ci, którzy polegają na prawie. Chrześcijanie oczekują nadziei usprawiedliwienia, nadziei tego, że gdy przyjdzie Pan, to otrzymają uwielbione ciało i już nigdy nie będą grzeszyć. Zwróćmy uwagę, że nie mówi o tym, że chrześcijanie mają nadzieję na usprawiedliwienie. Już mają prawowite miejsce przed Bogiem dzięki Panu Jezusowi Chrystusowi. 2 Koryntian, 5 rozdział, 21 werset. O tym mówi. On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Komentarz Hamiltona Smitha do 5 rozdziału Galacjan. Człowiek żyjący w wolności ducha wydaje owoc ducha. Pierwszy werset. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli.
Z jednej strony powinniśmy zrzucić z siebie jarzmo niewoli i przestać dążyć do uzyskania błogosławieństwa wynikającego z prawa, ponieważ to prowadzi jedynie do zniewolenia. Z drugiej zaś strony dążmy do tego, by trwać niezachwianie w wolności, do której powołał nas Chrystus. Nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Wersety 2-4. Oto ja, Paweł, powiadam wam, jeśli się dacie obrzezać, Chrystus wam nic nie pomoże. A oświadczam raz jeszcze każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że powinien cały zakon wypełnić. Odłączyliście się od Chrystusa wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia. Wypadliście z łaski. Poprzez te słowa apostoł bardzo wyraźnie przestrzega wierzących pochodzących z pogan. Paweł był Bożym narzędziem wybranym do zwiastowania Ewangelii właśnie wśród pogan i stał się dla nich błogosławieństwem. Z tego powodu jego słowa powinny mieć dla Galacjan większe znaczenie niż nauki przynoszone przez innych. Wydaje się, że to właśnie pragnie im przypomnieć w słowach: oto ja, Paweł, powiadam wam, jeśli się dacie obrzezać, Chrystus wam nic nie pomoże. Dla tych wierzących obrzezanie było jednoznaczne ze znalezieniem się w zakresie obowiązywania zakonu, prawa. Poddając się obrzezaniu, sami na siebie zastawiali pułapkę, gdyż automatycznie w celu otrzymania błogosławieństwa zmuszeni byli do przestrzegania wszystkich przepisów prawa, do czego nie jest zdolny żaden człowiek. Jednocześnie pozbawiali siebie błogosławieństw, jakie w obfitości oferuje łaska przez Chrystusa i Jego dzieło. Nie mogli tym samym doświadczać mocy wiary, a Chrystus i Jego dzieło przestało w nich działać. Wypadli z łaski. Prawdziwe stanowisko chrześcijanina. Albowiem my w duchu oczekujemy spełnienia się nadziei, usprawiedliwienia z wiary, bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. Apostoł kontynuuje temat, krótko i treściwie przedstawiając prawdziwe stanowisko chrześcijanina w kontraście do stanowiska tych, którzy żyją w zależności od zakonu, prawa. Stanowisko chrześcijanina charakteryzuje się nadzieją, wiarą i miłością. Chrześcijanin nie musi nieustannie zabiegać o otrzymanie błogosławieństwa, lecz oczekuje chwały, która jest dla niego zagwarantowana przez dzieło Chrystusa. Nie czeka na osiągnięcie stanu sprawiedliwości, lecz na wypełnienie nadziei będącej udziałem wszystkich, którzy już teraz są usprawiedliwieni przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Ponieważ jesteśmy usprawiedliwieni z wiary, chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Dzięki usprawiedliwieniu otrzymujemy chwałę, nie tylko łaskę. Pod rządami zakonu, prawa, sprawiedliwość wymagała, aby człowiek pozostawał z dala od chwały, ponieważ nikt nie był w stanie wypełnić przykazań. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. W czasie łaski sprawiedliwość domaga się dla wierzącego miejsca w chwale, tak samo jak sprawiedliwym było otrzymanie tego miejsca przez Chrystusa. Z racji dokonanego na krzyżu dzieła Chrystusa, wierzący ma prawo przebywać z Nim w chwale. Przez zadatek Ducha możemy już teraz doznawać w wierze przedsmaku błogosławieństw nadziei naszego przebywania w chwale. Obrzezanie wierzącego, który jest w Chrystusie Jezusie, nie może nic dodać do błogosławieństwa. Podobnie jak jego nieobrzezanie niczego z błogosławieństwa nie ujmuje. Wierzący postrzegany przez Boga jako ukryty w Chrystusie nie należy ani do Żydem, ani do poganinem. To nowe stanowisko można zrozumieć jedynie przez wiarę, która jest czynna w miłości. Apostoł wspomniał już wcześniej: a obecne życie moje w ciele jest życiem wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Galacjan 2:2. Manna na co dzień, list do Galacjan 5:1-6. Pierwszy werset tego rozdziału zawiera pewne podsumowanie głównych myśli naszego listu. My jesteśmy uwolnieni od zakonu jako podstawy naszego usprawiedliwienia przed Bogiem.
Nawet więcej, jesteśmy uwolnieni od zakonu jako podstawy i relacji z Bogiem. Nie jesteśmy już sługami, lecz synami i dziedzicami. W końcu jesteśmy uwolnieni od zakonu jako reguły naszego życia. Jako dorośli synowie, którzy posiadają Ducha Świętego i znajdują się przed obliczem Ojca, mamy lepszy wzorzec niż zakon Mojżesza. Jest to życie Pana Jezusa. Nie jest więc możliwe tylko częściowo trzymać się zakonu, na przykład przez dokonanie obrzezania. Zakon jest podobny do łańcucha. Wyłamanie jednego ogniwa wystarczy, aby zniszczyć działanie całego łańcucha. Jakub 2:10 mówi, że ktokolwiek zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, staje się winnym wszystkiego. Jeśli jakiś wierzący, którego Pan Jezus już uwolnił, znowu czyni z siebie zniewolonego sługę poprzez swoje zachowanie i sposób myślenia oparty na zakonie, czyli tego należy się trzymać, a tamto czynić, pozbawia się całej łaski płynącej z osoby Chrystusa. Taki człowiek wypadł z łaski. Słowo my w wierszu 5, w przeciwieństwie do słowa wy w wierszu 4, odnosi się do wszystkich wierzących, którzy otrzymali łaskę Ewangelii. My nie żyjemy jedynie nadzieją, jak ludzie pod zakonem, że Bóg nas kiedyś przyjmie. Nie. My jesteśmy usprawiedliwieni i mamy nadzieję w chwale Bożej przez wiarę. Zasada łaski. Narodzony z łaski. Jako nowy chrześcijanin zdajesz sobie sprawę z tego, że nowe narodzenie odbywa się zgodnie z zasadą łaski, czyli zostaje podarowane przez Boga. Darem łaski Bożej jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was Boży to dar. Zmieniany przez łaskę. Ważne jest, abyś zdawał sobie sprawę, że Bóg cię zbawił, aby przemieniać cię na obraz swojego Syna. Pan Jezus jest odbiciem istoty Boga i to przez Niego Bóg czyni nas na swój obraz. Żyjący łaską. Co więcej, nowy chrześcijanin, taki jak ty, powinien rozumieć, że w swoim życiu ma kierować się tą samą zasadą, przez którą otrzymał życie, zasadą łaski. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, tak w Nim chodźcie. Bóg stworzył, Bóg obdarował, Bóg działa nadal. To, że będziesz się stawać coraz bardziej podobny do Jego ukochanego Syna, sprawi Bogu wielką przyjemność. Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w nas i chcenie, i wykonanie. Uczynki, a łaska. Uczynki, a łaska. Jako niemowlę w Chrystusie jesteś świadomy nowego życia i siły. Twoje serce napełnione jest miłością do Pana Jezusa. Na pewno staniesz się aktywnym członkiem Kościoła. Będziesz studiował Biblię, zapamiętywał Słowo Boże i bez wątpienia zapragniesz pokazać najbliższym przyjaciołom Zbawiciela. Wszystko to jest dobre i budujące. Z czasem jednak zapał może zacząć słabnąć we wszystkich dziedzinach. Może to potrwać kilka miesięcy albo kilka lat, ale miłość do Pana Jezusa ostygnie, a elementy starego życia zaczynają wracać na swoje dawne miejsce. Może nawet dojść do tego, że walka o zachowanie duchowej równowagi będzie ci się wydawać pasmem porażek. Gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie złe. Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Pamiętaj w tym wszystkim, że przez tą walkę i to, że nie udaje ci się prowadzić 100% chrześcijańskiego życia, Pan Jezus uczy cię nieodzownej zasady łaski. Żyję nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, Galacjan. Idąc tą ścieżką, nauczysz się wreszcie, że nie możesz prowadzić chrześcijańskiego życia o własnych siłach i nawet z pomocą Pana ci się to nie uda. Trwać w krzewie winnym. Pan Jezus wyjaśnił tę kwestię w Ewangelii Jana 15:5. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu. Bo beze mnie nic uczynić nie możecie.
Do Ciebie jako do latorośli, pędu, gałązki należy trwanie w społeczności z Panem Jezusem i poleganie na Nim. Z natury jesteś połączony z krzewem. Masz udział w życiu, które On daje i to życie w Tobie krąży. Życie Jezusa na śmiertelnym ciele naszym się ujawniło. Pośrodku walki, w której zdarzają się porażki, te słowa będą dla Ciebie nowością, która przyniesie ulgę. Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi. Nie triumfujesz z powodu własnej siły czy dobrej strategii. To Ojciec daje Ci życie i wzrost w Synu. Odrodzenie przez łaskę i wzrost przez łaskę to podstawowe zasady chrześcijańskiego życia. Pan Jezus musi być priorytetem w Twoim życiu. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. Chodzić w łasce. Powoli i boleśnie będziesz uczyć się polegania na swoim Ojcu w niebie. On zarządził i On wykonał swój plan dla Twojego życia. Wzrastając duchowo, będziesz szedł po ścieżce, którą wybrał. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Służyć w łasce. Nauczysz się też, że i Twoja służba podporządkowana jest w zasadzie łaski. Odrodziłeś się przez łaskę, wzrośniesz przez łaskę i służysz dzięki łasce. Ojciec obiecał dać wszystko, czego potrzebujemy, abyśmy mogli wykonać to, co nam zleci. On ma wystarczająco darów dla Ciebie i wszystkich innych, a władny jest Bóg udzielić Wam obficie wszelkiej łaski, abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie ułożyć na wszelką dobrą sprawę. Uczynki łaski. Życie i służba przez łaskę nie oznaczają, że możesz stać z założonymi rękami i czekać, aż Pan Bóg zrobi za Ciebie całą robotę. Wzrost chrześcijański ujawnia się w aktywności. Powinieneś stać się użytecznym narzędziem wypełniającym Bożą wolę, abyś mógł powtórzyć za Pawłem, ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska Jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Dobre uczynki wypływają nie z tego, co Pan zastał, ale z tego, co wniósł. Wieczne bezpieczeństwo. Wieczne bezpieczeństwo jest bezwarunkowe. Z pewnością prędzej czy później napotkasz ludzi, którzy sprzeciwiają się prawdzie o wiecznym bezpieczeństwie. Stwierdzą oni, że aby pozostać zbawionym, trzeba spełnić pewne uczynki. Jednak Bóg wszelkiej łaski, ten, który zbawia i zabezpiecza, mówi: gdy zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w Tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość. Jeśli jesteś pewny tego, że jesteś przez Boga akceptowany, a przez to także pewny zbawienia, niewiele zostało do powiedzenia. Wnioski są raczej oczywiste. Jesteś na zawsze bezpieczny w zmartwychwstałym Panu Jezusie Chrystusie bez żadnych dodatkowych warunków, haczyków i zabezpieczeń. A temu, który was może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały, jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przed wszystkimi i teraz i po wszystkie wieki. Amen. Nie o to chodzi, że nigdy nie podupadniesz na zdrowiu duchowym, ale że nie możesz spaść ze swojej zabezpieczonej na całą wieczność pozycji. Możesz wywrócić się na pokładzie statku, ale nigdy nie wypadniesz za burtę. Bezpieczeństwo przez suwerenność Bożą. Wieczne bezpieczeństwo opiera się na fakcie, że Ojciec jest suwerennym Bogiem Wszechświata. To On Cię wybrał. To On uczynił Cię swoim dzieckiem. W Nim, w Chrystusie, bowiem wybrał nas przed założeniem świata, przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej. Wiesz już, że Ojciec akceptuje Cię w swoim Synu,
i że przeprowadza swój odwieczny plan odnośnie Twojego życia ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym, w którym też przypadło nam w udziale stać się Jego cząstką, nam przeznaczonym do tego od początku, według postanowienia tego, który sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej. Bezpieczeństwo przez sprawiedliwość Bożą. Patrząc na rażącą niesprawiedliwość, jaka panuje na świecie, jestem pewien, że pocieszy Cię fakt, że Twoje bezpieczeństwo polega tylko i wyłącznie na usprawiedliwieniu Bożym, na sprawiedliwości Bożej, dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga. Zapłaty dwukrotnej Bóg nie żąda, najpierw z krwawiącej ręki tego, któremu zaufałem, a potem jeszcze z mojej. Bezpieczeństwo przez miłość Bożą. Miłość Boża jest następnym faktem potwierdzającym wieczne bezpieczeństwo. Bóg kocha cię tak, jak kocha syna, bo w nim ty także stajesz się jego synem. Nic nie może oddzielić Pana Jezusa od Ojca i jeśli jesteś w Nim, także i Ciebie. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Bezpieczeństwo przez moc Bożą. Co więcej, jesteś spadkobiercą Boga. Twoje dziedzictwo czeka, podczas gdy jesteś wychowywany mocą Bożą. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej. Przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Bezpieczeństwo przez obietnice Boże. Jeśli te przytłaczające dowody potwierdzające doktrynę wiecznego bezpieczeństwa wydają ci się mimo wszystko niewystarczające, zwróć uwagę na bezpośrednie obietnice zapisane w Słowie Bożym, których możesz się uchwycić. Popatrzmy na tylko dwie z nich. Pan Jezus daje ci podwójną obietnicę. Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Przyszedłeś do Niego jako Zbawiciela, a On Cię nie odrzucił. Przyjął w miłości, zrobił dokładnie tak, jak obiecał. Pan nigdy nie odrzuci tego, który do Niego przyjdzie i zostanie zbawiony. Z Jego wspaniałej łaski, tak jak to się stało z Tobą. Kiedy szatan próbuje wykorzystać to, że jeszcze jesteś słaby i niedojrzały, kiedy mówi, że Bóg odrzucił Cię z powodu grzesznego stanu, w jakim się znajdujesz, wtedy właśnie obietnica Boża pokazuje ci światło. Nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. To powiedział Bóg i ja w to wierzę. Nie mogę wątpić w Jego obietnicę, bo uczyniłbym Go kłamcą. Na sam koniec rozważ słowa otuchy wypowiedziane przez Schaffera, założyciela seminarium teologicznego w Dallas. Czy byłoby możliwe, aby Bóg, ukochawszy człowieka tak mocno, że oddał za niego swojego syna na śmierć, ukochawszy go tak bardzo, że prosząc i przyciągając go w łasce do siebie, doprowadził go do usynowienia i stworzył na nowo poprzez udzielenie mu swojej niebieskiej natury? Czy możliwe jest, aby przestał się interesować człowiekiem, któremu podarował to wszystko? Książka pod tytułem Zbawienie Schaffera, strona 119. Mam nadzieję, że ktoś przetłumaczy tą książkę na polski. Mam nadzieję, że na fundamencie Bożej akceptacji, pewności zbawienia i wiecznego bezpieczeństwa pośród wymagań i uniesień chrześcijańskiego życia będziesz wzrastał raczej w łasce i poznaniu Pana Twojego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
jeszcze jest bezpieczeństwo przez krew Chrystusa. Krew Chrystusa naszym ratunkiem przed sądem Bożym. Jedynym środkiem ratunku przed gniewem i sądem wszechmogącego Boga jest krew Jezusa Chrystusa. Kiedy przyjmiemy Chrystusa jako swojego Zbawiciela i Pana i wyznamy Bogu swoje grzechy, szczerze za nie żałując, Jego drogocenna krew okryje nas i oczyści od każdego grzechu. To jest to, co Biblia, Słowo Boże, oferuje wszystkim. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Chrystus, wybrany i posłany. Był to własny Boży plan i wybór, że Jego umiłowany Syn powinien stać się naszym zastępcą, ofiarą Bożego sądu za nasze grzechy. Dlatego posłanie Go na nasz świat przez Boga nie było ani niezaplanowane, ani niebezcelowe. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem. A my widzieliśmy i świadczymy, iż Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata. Jezus jest zapowiadanym przez Boga Zbawicielem wszystkich ludzi i Bóg pokłada nieskończoną wartość w Jego krwi. Czy Ty, jako grzesznik potrzebujący wybaczenia i oczyszczenia, doceniasz tę ogromną wartość? Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Jezus, umierając na krzyżu, oznajmił: wykonało się. Teraz On jest w stanie uratować Ciebie. Czy Ty pozwolisz Mu pomóc sobie? Cierpienia i śmierć Chrystusa. Skieruj swoje spojrzenie na ów krzyż przez chwilę i zobacz Jezusa, skrwawionego i umierającego za Ciebie. Zobacz koronę cierniową okrutnie kaleczącą Jego głowę. Zobacz Jego ręce bestialsko przybite do krzyża. Zobacz Jego twarz umęczoną bardziej niż u jakiegokolwiek innego człowieka. Zobacz Go w agonii śmierci. Biblia mówi, że On raz za grzechy cierpiał sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przywieść do Boga. Pamiętaj, że On był prawdziwym człowiekiem. Krzyż był również prawdziwy. Faktycznie była tam taka osoba i ona umarła tak, jak to zostało powyżej opisane. Pomyśl przez chwilę, Jego krew tego człowieka była ceną mojego zbawienia. Nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Jeśli chcesz być uratowany, musisz zaufać Chrystusowi. Uwierz Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. I Jego przelanej krwi. Bóg mówi, gdy ujrzę krew, ominę was. Polegaj wyłącznie na Jezusie Chrystusie. Nic innego, tylko krew Chrystusa może ocalić twoją duszę. Twoje uczynki, twoje modlitwy, twoje łzy nie mogą ciebie uratować, tylko krew ma moc, aby ciebie wykupić od gniewu Bożego. Sakramenty nic tu nie pomogą. Przypuszczalnie może pokładasz swoją ufność w chrzcie, bierzmowaniu, wieczerzy pańskiej, komunii, albo starasz się zachowywać 10 przykazań, aby uzyskać zbawienie. Lecz nic, tylko krew Chrystusa może ciebie ocalić. Nie ma żadnej różnicy, jak prawidłowy jest sposób, w jaki oddajesz hołd Bogu, jak prawdziwa jest Jego forma, jak biblijna Jego praktyka. Jeśli polegasz na nich, aby uzyskać zbawienie, jeśli czynisz je podstawą zbawienia swojej duszy, są one zupełnie bezużyteczne. Nie ma nigdzie, powtarzam to znowu, najdrobniejszego atomu zbawiennej mocy poza krwią Chrystusa. Jeśli zaufasz czemukolwiek innemu poza krwią, będziesz zgubiony. Polegaj tylko na Jezusie, a będziesz uratowany. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Mogłeś tkwić w brudzie swoich grzechów przez wiele lat, ale krew Chrystusa może oczyścić ciebie zupełnie, tak, że nie zostanie na tobie najmniejsza plamka. Krew dokonuje przebłagania za życie. Krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Niechże więc będzie wam wiadome, że przez tego Jezusa zwiastowane wam bywa odpuszczenie grzechów i że w Nim każdy, kto wierzy, bywa usprawiedliwiony i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez Jego krew. Wypadliście z łaski.
Czy wypadnięcie z łaski oznacza utratę zbawienia? Czy wypadnięcie z łaski cokolwiek zmienia w przypadku zbawionego człowieka? Więc zacznijmy rozmyślać o tym. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałbym zwrócić uwagę na dwa ważne punkty, które się z tym wiążą. Pierwszy z nich jest taki, że Pan Jezus Chrystus, że Chrystus jest miłością i im większym grzesznikiem jestem, tym większą potrzebę Chrystusa mam. Czyli tym bardziej rozpaczliwie potrzebuję Chrystusa, im większym grzesznikiem jestem. Dotyczy to każdego człowieka. I druga rzecz, którą musimy tu uwzględnić, jest taka, że jeśli nawet wszystkie grzechy całego świata, przeszłe, teraźniejsze i przyszłe, które kiedykolwiek na świecie popełniono by, byłyby w Twoim wykonaniu, czyli to tylko Ty byś zgrzeszył i wszystkie grzechy byś wykonał Ty sam. Nikt poza Tobą nie byłby grzesznikiem. Tylko Ty. I wszystkie grzechy, czyli te wszystkie zbrodnie, które kiedykolwiek popełniono, te wszystkie kłamstwa, które kiedykolwiek pomyślano albo wypowiedziano, te wszystkie bezeceństwa, które kiedykolwiek miały miejsce lub będą miały miejsce, gdyby to wszystko było wykonane przez Ciebie, to nawet wtedy nie powinno Cię to powstrzymywać przed uwierzeniem Panu Jezusowi Chrystusowi, przed uwierzeniem w Chrystusa i przed przyjściem do Boga przez Chrystusa. To jest bardzo ważne, żeby rozumieć, czym jest łaska Boża. Łaska Boża właśnie obejmuje takie miłosierne działanie Boga, miłosierne działanie Chrystusa. I dlatego wypadnięcie z łaski jest dzisiejszym tematem. Ono pojawia się w Galacjan 5 rozdział 4 werset. Ale zanim przejdziemy do tego punktu, jeszcze jedna krótka uwaga na temat 2 Tesaloniczan 2:3. 2 Tesaloniczan 2:3. Niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Ludzie czasami słyszą, jak oszuści religijni używają tego fragmentu do podważania nauczania Pana Jezusa, że kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. I próbują ludzie na podstawie tego wersetu uczynić z Pana Jezusa Chrystusa kłamcę, że skoro Pan Jezus Chrystus powiedział, że kto wierzy we mnie, ma życie wieczne, to oni próbują na podstawie tego fragmentu 2 Tesaloniczan 2:3, niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia, próbują tego wersetu użyć, żeby uczynić z Pana Jezusa Chrystusa kłamcę. Natomiast te wszystkie fragmenty, które są używane przez tych oszustów religijnych, zwolenników utracalności zbawienia, to są właśnie tak zwane fragmenty nie na temat. One są zupełnie niezwiązane z tematem zbawienia. One mają negatywną wymowę, ale poza tą negatywną wymową nie ma z tymi wersetami żadnego problemu, a z pewnością w ogóle się nie odnoszą do kwestii zbawienia. Ci ludzie, oszuści religijni, jak szaleńcy, myślą, że jak zasypią tysiącem wersetów nie na temat, to człowiek słyszący, że jest tysiąc wersetów, które oni cytują, zwariuje, że ulegnie presji. No jak tysiąc wersetów? Przez zmęczenie materiału, ale to jest diabelska sztuczka. Dlatego, że powinni podać jeden werset. Jeden, jedyny werset. Najlepszy, najmocniej pokazujący utracalność zbawienia, jeśli taką chcą udowodnić. I dziwne, że nie potrafią, bo nie ma takiego ani jednego wersetu, a jeden by wystarczył.
jeden, jedyny werset. Nie ma takiego wersetu. Cała Biblia uczy o nieutracalności zbawienia. Nic Biblia nie uczy o możliwości utraty zbawienia. Gdyby uczyła o utracalności zbawienia cokolwiek, to byłby choć jeden werset. Ale nie ma. Dlatego jest potrzebna taka strategia diabelska, jaką oni stosują, czyli zasypać tysiącem niezwiązanych z tematem wersetów i człowiek pod ostrzałem tysiąca wersetów nie na temat po prostu zwyczajnie jest brany na taki chwyt diabelski, że zaczyna odczuwać tego typu dyskomfort. No tak, nie przeanalizowałem tego tysiąca wersetów, które mi tu podają. Faktycznie 980 mówi o tym, że zbawienia utracić się nie da. Ale co, może w tych 20 coś jeszcze jest? Ale już jestem zmęczony. No i tak to działa. I tutaj widzimy, niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi. No właśnie, nie dawajcie się zwodzić tym zwodzicielom. Bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Przecież tu jest wyraźnie widoczne, że słowo, które w tym fragmencie przetłumaczone zostało jako odstępstwo, czyli apostazja, nie ma nic wspólnego z indywidualną wiarą pojedynczego człowieka. To stwierdzenie nawet nie dotyka kwestii zbawienia. Nie ma tu w kontekście nic o zbawieniu. Czy nie widać na pierwszy rzut oka, że jest to proroctwo, które mówi o tym, co dzieje się wszędzie wokół nas w dzisiejszych czasach, ale będzie się działo z większym nasileniem po zabraniu chrześcijan do nieba, po pochwyceniu? I mnóstwo jest o tym doniesień dookoła. Na przykład niedawno słyszeliśmy o tym, że 70-80% pastorów i księży, którzy są członkami Federacji Kościołów Ekumenicznej, podpisało się pod deklaracją, że nie wierzą w niektóre bardzo podstawowe prawdy biblijne. No i to jest właśnie odstępstwo. Albo niedawno w Polsce powstał wielki szum i szok, że jedna z denominacji, która jest bardzo liczna, że w niej kobiety będą mogły stawać za kazalnicą jako nauczycielki i będą tak zwanymi pastorkami pomocniczymi. I tutaj to odstępstwo szokuje. To jest właśnie odstępstwo. Skoro Słowo Boże mówi wyraźnie, że nie pozwalam kobiecie nauczać, wynosząc się nad mężczyznę, albo też mówi, że przykazaniem pańskim jest, aby kobiety milczały na zgromadzeniach i mają być poddane, jak i zakon mówi, czyli mogą mówić ewentualnie razem z całym zborem amen, albo z całym zborem razem z mężczyznami mogą śpiewać. Natomiast poza tym mają milczeć, nawet nie mają zadawać pytań mężom, gdy z jakichś powodów, na przykład z opieką nad dzieckiem, związane jest zamieszanie i chciałaby wiedzieć, co przed chwilą było w kazaniu, to też mają tego nie robić, od tego mają domy. Więc nawet tak poważna rzecz, jak nadążenie za tym, co się dzieje na zgromadzeniu, nie jest usprawiedliwieniem tego, żeby kobieta zabrała jakikolwiek głos. A niestety to odstępstwo poszło tak daleko, ale ono się nie zaczęło od zeszłego roku. Przecież w tej denominacji już dawno jest kler, a przecież Pismo Święte wyraźnie mówi, że po odejściu Pawła nie będzie żadnego wyznaczania kleru, ani biskupów, ani nikogo. Wystarczy przeczytać Dzieje Apostolskie, 20 rozdział. I tam wyraźnie Paweł o tym napisał, powiedział. Łukasz to napisał. Tak samo kobiety już dawno w tej denominacji zabierały głos. A oprócz tego ma ta denominacja wieloletnie, bo znane z wielu lat kontakty z
heretycką organizacją adwentystów Dnia Siódmego. Sam pamiętam, że jak w 90 roku, 1990 roku byłem w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Jeleniej Górze, to kto tam przygrywał do tej demonicznej, ale ja wtedy jeszcze nie wiedziałem, że demonicznej imprezy, bo sam byłem wtedy niezorientowany jeszcze w ogóle, to przygrywali zielonoświątkowcy, którzy mieli już bardzo ciepłe, liczne stosunki z adwentystami Dnia Siódmego, a w adwentyzmie dziewuszka Ellen White jest papieżycą. Co napisała, dowolne brednie, to w to się wierzy. Wszystkie bzdury, jakie wymyśliła albo w inny sposób pozyskała do jej książek, są w tym klubie uznawane za właściwe. Więc co się dziwicie, że tak ciepłe relacje i stosunki, to odstępstwo potem jest tej denominacji przejmowane, skoro to jest już dawno napisane, złe kontakty psują dobre obyczaje. I teraz, jeżeli jeszcze weźmiemy pod uwagę to, że w tym zielonoświątkostwie od zawsze kobiety zabierały głos, bo w latach 90. chodziłem do kościołów zielonoświątkowych różnej maści i pamiętam, że i dziewuszki chwytały za mikrofon, ale też w czasie zgromadzenia każdy swoje unga la bunga raz donga da bonga mówił i dziewczęta też, a czasami tylko dziewczęta, a reszta chłopów siedziało obok i słuchało i tylko przyklaskiwało i mówiło aleluja, amen, chwała Panu i tym podobne dziwne odzywki, które były zupełnie nie na miejscu. Bardziej pasowałoby milcz szatanie, ale nikt tego nie powiedział. Więc w tym momencie, jeżeli tam się dalej rozwija tego typu praktyka, no to, przepraszam bardzo, to jest właśnie ilustracja tego odstępstwa. Oczywiście w zielonoświątkostwie od zawsze było uczone, że zbawienie należy sobie ciężko wypracować własnymi uczynkami, a Chrystus jest tylko potrzebny do tego, żeby śpiewać o nim w piosenkach. Nie ma tam żadnej potrzeby, żeby Chrystus umierał na krzyżu, skoro zbawienie ich zdaniem można stracić. Chrystus umarł niepotrzebnie, tak można by tą denominację zatytułować. Zresztą adwentystyczną też. Więc tutaj, jeżeli mamy wyraźnie powiedziane, że to odstępstwo musi nastać, oczywiście ono rozwinie się po pochwyceniu wierzących, po zabraniu wierzących do domu Ojca. Zgodnie z obietnicą z Ewangelii Jana, 14 rozdział, od 1 do 6 wersetu. I niech się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań, gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział, idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. To Pan Jezus powiedział wierzącym w Niego uczniom. I teraz, czy to oznacza, że z tych wszystkich deklarujących takie odstępstwo wszyscy ci usługujący byli chrześcijanami, a już teraz później nie są chrześcijanami, nie są zbawieni? Właśnie nie. Tutaj raczej ci wszyscy odstępcy biorący udział w różnych związkach ekumenicznych z tak demonicznymi organizacjami jak Adwentyści Dnia Siódmego lub równie demonicznymi związkami z rzymskim katolicyzmem, co też widać powszechnie, że się dzieje, to oni po prostu nigdy nie byli chrześcijanami w żadnym sensie. Stali się funkcjonariuszami religijnymi. Tego należy raczej oczekiwać, że nigdy nie byli zbawieni. Tak niestety to wygląda. Większość z nich nigdy nie narodziła się na nowo. Nie mają pojęcia, czym jest odnawiająca łaska, dlatego nie mają zbyt wielkich skrupułów przed odstąpieniem od świętych prawd denominacji ewangelicznych, do których należą jako funkcjonariusze tych instytucji. Też dosyć znana była sytuacja z takim pewnym nauczycielem, który ostro zaatakował odkupienie przez krew. Zszokowało to wielu ludzi, którzy przeczytali jego książkę i mówili, czy to nie dziwne, że człowiek, który kiedyś był tak zdrowym chrześcijaninem,
teraz zaprzecza, że Chrystus odkupił nas swoją krwią. I wtedy wystarczyło sięgnąć do jego starych książek i przeczytać wszystkie jego książki. I nie było w nich ani jednego słowa na temat śmierci Chrystusa na krzyżu i znaczenia tej ofiary, oprócz jednego przypadku, kiedy wspominał, jak bardzo Chrystus się na Golgocie uniżył. Oprócz tej wzmianki nie było w nich nic o śmierci, o krwi, o odkupieniu. I potem ten nauczyciel otwarcie powiedział: niektórzy zarzucają mi, że porzuciłem doktrynę odkupienia przez krew, ale przecież ja nigdy jej nie wyznawałem. Przez to pokazał, że jest apostatą, tym odstępcą. Sprawa odkupienia nigdy nie mieszkała w jego życiu, w jego sercu. Odstępstwo, o którym mowa jest w tym wersecie, niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Dotyczy oczywiście czasu ostatecznego, w najmocniejszym wymiarze, już po pochwyceniu. I to odstępstwo, o którym mowa w tym wersecie, nadchodzi, i to nadchodzi w zastraszającym tempie. Wiele denominacji jej ulegnie, tej apostazji. I tutaj możemy być pewni jednej rzeczy, że ani jeden prawdziwie wierzący chrześcijanin nie ulegnie tej apostazji i nie ugnie się przed Antychrystem, dlatego że zwyczajnie będzie już zabrany do nieba przed pochwyceniem. To się będzie rozwijać na tyle nieznacznie, że chrześcijanie jeszcze na ziemi będą, ale żaden z nich nie ulegnie takiej apostazji, a po pochwyceniu chrześcijan już na ziemi nie będzie. I to odstępstwo nie ma co się dziwić, bo niekiedy na przykład wielcy nauczyciele reklamowani przez ten świat, jak na przykład taki zwodziciel, niektórzy są zszokowani, że on nie uznawał Jezusa za Syna Bożego, że Jezus jest Synem Bożym, tylko że stał się Synem Bożym. Czyli herezja dokładnie taka sama, jaką wyznają Adwentyści Dnia Siódmego lub Świadkowie Jehowy. I też tą książkę, czyli Ewangelia według Jezusa, napisał on w czasie, kiedy był wojującym wrogiem synostwa Pana Jezusa. W 88 to jest pierwszy copyright, czyli prawa autorskie. I nie przypadkiem w tej książce przedstawia on odstępczą tak zwaną Ewangelię według wymyślonego przez niego innego Jezusa. No bo w tamtym czasie on był po prostu zwyczajnie otwarcie apostatą, czyli wyznawcą innego Jezusa. Potem trochę później zaczął się maskować. Zresztą Adwentyści Dnia Siódmego też coraz bardziej się maskują, upodabniają się do chrześcijan, już zaczęli wyznawać Trójcę, czyli że zaczęli maskować się, podając się za wierzących, choć zawsze byli fundamentalnie antytrynitarzami, ale nadal nie uznają wiecznego synostwa Pana Jezusa Chrystusa. Uważają, że Jezus Chrystus nie jest Synem Bożym, tylko stał się Synem Bożym w czasie. Natomiast Biblia uczy już w psalmie drugim: pocałujcie Syna. Mówi w Przypowieściach Salomona, 30 rozdział: czy znasz imię Jego? Czy znasz imię Jego Syna? W 9 rozdziale Izajasza jest powiedziane: Syn jest nam dany. I takich miejsc jest znacznie, znacznie więcej. I nie ma możliwości, żeby przed tym uciec. Jest powiedziane, że jak byli odrzuceni kolejni prorocy, to dzierżawca winnicy powiedział: uszanują Syna Mego jeszcze przed wysłaniem Pana Jezusa. Czyli on już wtedy przed wcieleniem był Synem. Był Synem od wieczności. Ale niestety są zwodziciele, którzy wyznają innego Jezusa, uważają, że Jezus wtedy nie był Synem Bożym, bo wyznają tego, którego Biblia określa jako diabeł, szatan, a oni go czczą pod imieniem Jezus. Mają innego Jezusa,
który po prostu nie ma nic wspólnego z Jezusem Biblii i też nie zbawia tak jak Jezus Biblii, dlatego w tej książce MacArthura, która jest tak reklamowana mocno przez zwiedzione chrześcijaństwo, przez zwiedzione pseudochrześcijaństwo elity chrześcijaństwa w Polsce, to ta książka dlatego demoniczną, inną Ewangelię propaguje. Ewangelię zbawienia z uczynków na podstawie własnych wysiłków człowieka bez potrzeby Boga. Bóg nie jest w ogóle potrzebny w tej Ewangelii. Jest tylko dodatkiem, takim kwiatkiem do kożucha, żeby ten buddyzm, który jest promowany w tej książce, wyglądał na chrześcijański. Dlatego nazwy są chrześcijańskie. Ale równie dobrze można by tam dać nazwy mahometańskie. Nic się by nie zmieniło co do zasady. Jest to taka sama fałszywa pseudoewangelia, jak Ewangelia Świadków Jehowy w tej książce. To jest właśnie odstępstwo, o którym tutaj mówi 2 Tesaloniczan 2:3. I ten werset nie mówi nic o utracalności zbawienia. Ten werset mówi wyraźnie o tym, że nastanie odstępstwo. I to odstępstwo już widać. I przechodząc do Galacjan 5 rozdział 4 werset. Galacjan 5 rozdział 4 werset. To on jest używany właśnie przez zwodzicieli do tego, żeby podważać zbawienie z łaski. I że rzekomo termin, który jest w Galacjan 5 rozdział 4 werset użyty. Odłączyliście się od Chrystusa, wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia, wypadliście z łaski. Widać od razu, że ci ludzie, którzy próbują tego fragmentu użyć, w ogóle go nie rozumieją. I to jest właśnie kolejna próba zwodzenia przez zasypanie wersetami nie na temat, a próbowaniem zmęczenia tego, kogo chce się zwieść. I cała księga, którą znamy jako list do Galacjan, list Pawła do Galacjan, jest listem apostoła Pawła do chrześcijan zamieszkujących prowincję Galacji w Azji Mniejszej, czyli dzisiejszej Turcji. I odwiedził ich w czasie swoich misyjnych podróży, o czym czytamy m.in. w Dziejach Apostolskich, 16 rozdział, 6 werset. Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, 6 werset. I przeszli przez frygyjską i galacką krainę, ponieważ Duch Święty przeszkodził w głoszeniu Słowa Bożego w Azji. Czyli było widać, że byli między innymi w Galacji. I przyjęli oni Ewangelię łaski Bożej, jaka znajduje się w Chrystusie Jezusie i narodzili się na nowo, stali się dziećmi Bożymi przez narodzenie na nowo. Po odejściu Pawła pojawili się judaizujący zwodziciele, czyli tacy, którzy próbowali zmieszać trochę żydostwa z chrześcijaństwem. Ale przecież my wiemy z pierwszego listu do Koryntian, 10 rozdział, 32 werset, że Bóg uczynił rozdział między trzema grupami: Żydami, poganami i Kościołem Bożym. To są trzy odrębne grupy. Jedna to Żydzi, druga to poganie, a trzecia to Kościół Boży. I teraz ci zwodziciele zaczęli nauczać, że nie wystarczy wierzyć w Chrystusa, ale że jest potrzeba także być obrzezanym, wypełniać przykazania, na przykład sabat i zwyczaje zakonu. Niektórzy z Galacjan dali się oszukać i usiłowali stosować się do tych zgubnych nauk. Zgubnych dlatego, że niszczą one chrześcijańską praktykę w przypadku osób, które już są zbawione, a w przypadku osób niezbawionych zamykają im możliwość uwierzenia w Ewangelię łaski Bożej. Czyli prowadzą tą drugą grupę do piekła. I nawet tam pada takie sformułowanie: o bezrozumni Galacjanie, albo inne przekłady wręcz oddają to jako głupi Galacjanie. Dlatego do tych, w cudzysłowie, głupich Galacjan apostoł Paweł kieruje swój stanowczy
i potępiający zgubne praktyki list. Zwrot, którym tutaj próbuje się straszyć dzieci Boże, czyli zwrot wypadliście z łaski, pojawia się właśnie we fragmencie z 5 rozdziału od 1 do 4. Stójcie tedy w tej wolności, którą nas Chrystus wolnymi uczynił, a nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Oto ja, Paweł, mówię wam, iż jeśli się obrzezywać będziecie, Chrystus wam nic nie pomoże, a oświadczam się za się przed każdym człowiekiem, który się obrzezuje, iż powinien cały zakon wypełnić. Pozbawiliście się Chrystusa, którzy się kolwiek przez zakon usprawiedliwiacie. Wypadliście z łaski. Galacjan 5 rozdział od 1 do 4. Czyli widzimy tutaj jednoznacznie, że jest to ostrzeżenie. Zwróćmy zatem dokładną, baczną uwagę na ostrzeżenie apostoła Pawła przed bezbożnym usiłowaniem mieszania dwóch odrębnych systemów, które Bóg w jasny sposób rozdzielił. Prawo, zakon było sprawiedliwe, święte i odpowiednie dla czasów poprzedzających ukrzyżowanie Pana Jezusa Chrystusa. I tenże zakon jeszcze będzie miał swój użytek, ale w sercu będzie wypisany w czasie nowego przymierza, jak nastanie nowe przymierze, 7 lat po pochwyceniu nowe przymierze się zacznie. Ale teraz jest to całkowicie nie na miejscu zakon. Nie ma potrzeby się nim zajmować, dlatego że on nie dotyczy chrześcijan w żadnym sensie. I Chrystus umarł i prawo się zakończyło w tym momencie i nastał okres łaski. Prawo było jednym kompletnym systemem dodanym na chwilę 430 lat później i taki system jest zamknięty. Tak jak wspomniałem, odrębnym systemem też zamkniętym jest łaska. I łaska też jest zamkniętym, kompletnym systemem. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Wszystko mi wolno i to jest też element łaski. Tak mówi Słowo Boże w czterech miejscach Nowego Testamentu. Wszystko mi wolno. Czyli ktoś, kto jest zbawiony z łaski, może wszystko. Wszystko mogę, bo tak jest napisane. I kiedy przekraczam dozwolone granice łaski? Kiedy robię więcej niż wszystko. A przecież nie da się zrobić więcej niż wszystko, a wszystko mi wolno. Tak napisał apostoł Paweł. Więc to pokazuje, że to jest zupełnie inny system. Jeżeli próbujesz ten system oceniać na podstawie zakonu, no to zaczyna wychodzić bzdury, tak? No bo zakonny od razu powie, że to jest licencja na grzeszenie. A w łasce w ogóle nie ma tematu grzechu. Grzech w ogóle nie jest możliwy, bo jeżeli mogę wszystko, to kiedy mogę zgrzeszyć, jak wolno mi wszystko? No nie mogę zgrzeszyć na podstawie reguł zakonu. Jest to niemożliwe. Grzech jest przestępstwem zakonu, a nie przestępstwem łaski. W łasce grzech nie ma świadomości grzechu. Jest to całkowicie inny system. Jak popatrzysz na człowieka, który jest pod łaską, i weźmiesz do niego przymiar łaski, wszystko mu wolno, no to nie ma tematu. A jak weźmiesz dla niego przymiar zakonu, o, to za chwilę mu wypunktujesz, to źle, tamto niedobrze. To tak jak dwa systemy dwóch różnych krajów. Na przykład w Polsce jest dozwolona edukacja domowa. Dzieci nie muszą chodzić do szkoły, jest realizacja obowiązku szkolnego poza szkołą. I w Stanach Zjednoczonych też taki system jest. I w Bułgarii taki system jest, że dzieci nie muszą chodzić do szkoły. Jest to prywatna sprawa między rodzicem a dzieckiem. Czy dziecko będzie czegoś uczone, czy nie? W niektórych krajach w ogóle nie ma żadnej kontroli, co się dzieje. W Polsce jest mieszany system. Jest trochę system kontrolny, bo trzeba co roku zdać egzaminy. Ale w Bułgarii, z tego co mi tłumaczono, nie ma takiego systemu. Po prostu dziecko aż do czasu, kiedy zechce wrócić do systemu, na przykład na studia, to jest poza systemem szkolnym i to jest sprawa między nim a rodzicem, czego go ten rodzic nauczy,
A potem, jak przychodzi czas na przykład dostania się na studia, no to musi zdać coś w rodzaju egzaminów wstępnych, jeśli chce się dostać na studia. I z kolei obok nas jest takie państwo jak Niemcy. Tam absolutnie zabroniona jest edukacja domowa i nie wolno jej stosować. Chcesz mieć dzieci zabrane? Spróbuj mieć edukację domową. I to oznacza, że jeżeli teraz system prawny niemiecki weźmiesz do oceny bułgarskiego rodzica albo polskiego rodzica, który stosuje edukację domową, no to zaczniesz oceniać go, no jak to tak, nie chodzi dzieciak do szkoły? Co za zły rodzic, prawda? I tak samo jest z tym systemem zakon a łaska. Jak weźmiesz przymiar zakonu do kogoś, kto jest pod łaską, zaraz zaczniesz mu wytykać różnego rodzaju potknięcia, bo grzech jest przestępstwem zakonu, a nie przestępstwem łaski. Łaska poucza nas, abyśmy sprawiedliwie wiedli żywot na tym świecie. Ale łaska w ogóle nie zna problemu grzechu, bo cały grzech został włożony na Pana Jezusa na krzyżu Golgoty. I to jest zupełnie inna sfera. Oczywiście jest coś takiego jak życie zborowe. I życie zborowe, które ma zewnętrznie dawać świadectwo na tym świecie, jest częściowo objęte regulacjami pochodzącymi z zakonu. I na przykład człowiek, który żył z żoną ojca swego, był wykluczony ze zboru na żądanie Pawła, czyli apostoła łaski. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że to był szok. Łaska nie naucza żyć z żoną ojca swego. To jest oczywiste, że łaska tego nie naucza. Łaska naucza czego innego niż żyć z żoną ojca swego. Więc w tym momencie to jest kwas, jeżeli ktoś żyje niezgodnie z pouczeniami łaski, na tyle wyraźnie, że nawet zakon, który jest dużo niższą formą kontroli, pewne rzeczy potępia. Oczywiście jest tutaj wiele takich przykładów, które mamy w Nowym Testamencie, na przykład zwodziciele, którzy twierdzili, że nowe przymierze już się zaczęło. I nazywali to, że zmartwychwstanie już się dokonało, czyli nowe przymierze już się zaczęło, bo to znaczy to samo. I co? I też zostali wypędzeni, wywaleni, potraktowani, wykluczeni, bo jest to fałszywa nauka. Więc Słowo Boże jednoznacznie pokazuje pewnego rodzaju tutaj oddzielności tych systemów. I teraz prawo było jednym kompletnym systemem, tak i łaska jest obecnie kompletnym systemem. Nie sposób jest je mieszać w sposób bezpieczny. Gdyż usiłując to robić, pozbawia się prawa jego surowej bezwzględności, a łaskę pozbawia się jej wolności. Należy też zwrócić uwagę, że sprawa grzechu oraz przypuszczalnej utraty zbawienia w ogóle w tym fragmencie Galacjan 5 od 1 do 4 nie jest wspomniana. W ogóle nie pojawia się ten temat. Dlaczego? No bo to nie jest werset na ten temat. Nie dotyczy on kwestii raz zbawiony, na zawsze zbawiony. I dlatego nie ma tematu utraty zbawienia w tym wersecie. Wypaść z łaski to nie to samo, co upaść w grzech. I tutaj nawet można by powiedzieć wręcz odwrotnie. Człowiek pod łaską ma więcej wolności niż człowiek, który jest pod zakonem. Więc ktoś, kto nałoży na siebie zakon, jeżeli przestrzega tego zakonu, to będzie porządniej wyglądał niż nie jeden chrześcijanin, który nie wypadł z łaski i żyje w łasce. To jest bardzo często dostrzegane. Chrześcijanin żyjący pod łaską, można powiedzieć, że rzadko kiedy jest na tyle pouczony przez łaskę, że zaczyna być porządnym chrześcijaninem w cudzysłowie. Częściej widzimy chrześcijan w fazie przejściowej. Złotra na krzyżu, który uzyskał łaskę, nie od razu zrobisz
kogoś, kto jest jeden do jeden jak Jezus Chrystus. I większość chrześcijan w niczym nie była lepsza niż ten Łotr na krzyżu, gdy zaczynała. I teraz, jeżeli ci wszyscy chrześcijanie żyją pod łaską, a nie pod zakonem, to muszą się nauczyć, jak myśli, jak kocha, jak rozumie pewne kwestie Pan Jezus Chrystus i upodabniać się do Chrystusa. Czyli w łasce to osoba Chrystusa jest wzorcem. I to On, jak On myśli, jak On kocha, jak On nienawidzi, co jest przedmiotem Jego niechęci i co jest przedmiotem Jego miłości i chęci. To jest dopiero rzecz, której się uczymy. Czyli mamy być jak Chrystus, ale nie na zasadzie zakonu. Rozkaz, masz być jak Chrystus. Nie. Tylko upodabniamy się do Niego, bo Go miłujemy i chcemy być tacy jak On. I na tym polega działanie w łasce. Łaska poucza nas, abyśmy sprawiedliwie na tym świecie żyli. Natomiast zakon jest grupą wytycznych rzeczy, które temu światu się mogą nawet i podobać. Bo tam mamy reguły, nie kradnij, nie cudzołóż i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście Chrystus tych rzeczy nie robi. I upodabnianie się do Chrystusa będzie prowadziło do tego, że człowiek zbawiony będzie coraz bardziej również przekraczał wymagania zakonu. Wypełnieniem zakonu jest miłość. Jeśli miłujesz Chrystusa i upodabniasz się do Niego, prędzej czy później przekroczysz wymagania zakonu. I tutaj, jeżeli przekroczysz wymagania zakonu na podstawie życia pod łaską, to jest to właściwa droga. Natomiast taką nieuczciwą metodą jest zapożyczenie czegoś z zakonu i pozorowanie tego, że osiągnąłeś to przez łaskę. To jest właśnie wypadnięcie z łaski. I należy na to zwrócić uwagę w tym fragmencie Galacjan 5 od 1 do 4. Wypaść z łaski to nie to samo, co upaść w grzech. To nie był problem, z jakim borykali się, trudzili się Galacjanie. To, czego usiłowali dokonać, to częściowe poddanie się łasce i częściowe poddanie się pod zakon. A to nie wychodzi, to nie sztymuje. Tak więc w ogóle nie byli pod łaską, gdyż Chrystus i Jego zbawienie jest końcem zakonu. Nigdzie w tym fragmencie z Galacjan 5 rozdział 4 werset nie znajdzie się ostrzeżenie, że beztroskie życie czy przywiązanie do grzechu prowadzi do piekła, choć to są już wtedy poważne sprawy. Nigdzie Pismo nie ostrzega, że gdy nowonarodzony wierzący dopuści, aby jakieś grzechy pojawiły się w jego życiu, utraci przez to swoje zbawienie. Nie ma tego typu ostrzeżeń w tym fragmencie i nie ma ich w żadnym miejscu w Biblii, bo zbawienie jest nieutracalne, zbawienia utracić się nie da. A więc uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom, jeśli również twój dom będzie słuchał Słowa Bożego i uwierzy Mu. Więc Słowo Boże ma moc ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Każdego, kto uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa. Uwierzenie w Pana Jezusa Chrystusa, uwierzenie w Pana Jezusa Chrystusa jest tym, co trzeba tutaj zrealizować, aby skorzystać ze zbawienia. I wtedy już jesteś zbawiony raz na zawsze, nieutracalnie. Kto jest zbawiony, jest na zawsze zbawiony. Dziękuję Państwu za uwagę. I zachęcam do tego, abyście czytali Biblię, Słowo Boże. Tutaj dzisiejszy temat był: wypadliście z łaski, nie oznacza, straciliście zbawienie. I zacząłem myślą, którą chciałbym na zakończenie jeszcze przypomnieć. Chrystus jest miłością. Im większym grzesznikiem jesteś, tym masz większą potrzebę Chrystusa. I jeśli nawet wszystkie grzechy świata, które kiedykolwiek były popełnione i będą popełnione, byłyby wykonane tylko przeze mnie, to nie powinno to mnie powstrzymywać przed
uwierzeniem w Chrystusa i przyjściem do Boga przez Chrystusa. Zatem czytajcie Biblię, Słowo Boże. Tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Jeśli ktoś chce otrzymać Nowy Testament, zachęcam do tego, żeby ten Nowy Testament u mnie zamówić. I to jest taki adres. Czytaj Biblię. Skrytka pocztowa 31 63 500 Ostrzeszów. I też e-mail czytaj Biblię. czytaj.biblie@onet.pl i telefon 739-089-088. Jeśli chcecie tego typu kalendarzyk na Nowy Rok, na przykład 50 sztuk, też możecie dać znać. I też są takie kalendarzyki A4. One nie są dokładnie A4, to jest wymiar amerykańskiej drukarni. Tego typu kalendarze. Jeśli masz życzenie otrzymać 10 takich lub 20 sztuk, to do mnie proszę napisz. Każdy miesiąc ma jeden werset i jeden obrazek. To jest bezpłatnie, bez żadnych ograniczeń z mojej strony, poza moim budżetem do wysyłek, ale możemy zorganizować to tak, że jeśli masz paczkomat, znasz się na tym, możesz wydrukować, przygotować w PDF-ie etykietę z Twoim adresem i wysłać mi mailem i wtedy ja tylko nakleję to na kopertę, czyli z mojej strony ja nie będę płacił za wysyłkę, a Ty dostaniesz to do swojego paczkomatu. Ja to nadam też w paczkomacie na przykład. Więc takie po 10 lub 20 sztuk mogę wysłać po 5, jeśli wolisz. A takich po 50 albo po 100 sztuk, albo wielokrotność dziesiątek. Tak jak wspominałem, nie jest to po to, żeby się tego pozbyć z mojej strony, bo ja mam komu to rozdawać i to rozdaję. Natomiast jeżeli byś miał możliwość rozdać swojej okolicy i masz takie życzenie, to nie bierz tego w nadmiarze, żeby to u ciebie się kurzyło, ale po to, żeby bezpłatnie, bez wymagań od osób obdarowanych rozdać to znajomym, przyjaciołom. Dziękuję Państwu za uwagę. Czytajcie Biblię, bo tylko czytanie Słowa Bożego może dopomóc Wam w lepszym poznaniu woli Bożej. Pan Jezus Chrystus jest właśnie naszym Zbawicielem i to wiemy ze Słowa Bożego. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, przez którego także Wszechświat stworzył. To są wybrane zdania z pierwszego rozdziału listu do Hebrajczyków. Zachęcam, żebyś go przeczytał dzisiaj. Pierwsze 3 rozdziały listu do Hebrajczyków. Dziękuję za uwagę. Z Bogiem.